Stała się rzecz taka, która nigdy w życiu nie powinna się zdarzyć, ale się zdarzyła, ponieważ mój mąż nurkuje i zgubił obrączkę. I teraz wybieramy tutaj tymczasowo. Która jest najbardziej podobna? Tak, to prawda. Chwilowo nie jesteśmy małżeństwem, bo... Narody. Tak, gdzieś na dnie morza została moja obrączka. Próbowaliśmy dzisiaj szukać, ale ze względu na dekompresję to było niemożliwe. W każdym razie, jeżeli ktoś będzie nurkował na Majorce i znajdzie obrączkę, to bardzo prosimy o kontakt. Będzie miał tymczasowo. Zaraz będę musi oświadczać. Jest obrączka. Też. Tak. Znowu? I do. Znowu jesteśmy mężem i żoną. Udało się. Wyjeżdżamy na kolejny City Break! Dobry wieczór, bardzo już ciemno jest. Jesteśmy na Majorce, przyjechaliśmy na City Break. Właściwie przyjechaliśmy na nurkowanie, będę nurkował, ale nim zanurkujemy, to znaczy chciałem tak, w Londynie było ciepło, było tak 18, 19, to jest 30. 30 jest godzina 10 wieczorem, no i wynajęliśmy samochód w firmie Viber, o taki dostaliśmy Fiata 500 Cabrio. No powiem wam, że na początku byliśmy bardzo przerażeni, bo musieliśmy gdzieś czekać w jakiejś kolejce, gdzie przyjechał po nas bus i przywiózł nas tutaj, ale obsługa tutaj, gdzie już dobrze znaleźć. Tak, była szybciutko, super. Miła, no. Dostaliśmy kluczyk, a teraz szukamy samochodzik, jak znajdziemy. No. To nie ten. Nie ten. Jest to nasz samochód na kolejne 3 dni. Wow, patrzcie, jaki śmieszny. Jaki malutki. No dobra. Podniesiony dachem. Dobra, ładujemy się do niego. Jednym z elementem zabawy tutaj jest samochód, który wynajęliśmy, Fiat 500. Patrzcie, jakie wszystko jest ładne takie w tym samochodziku. Ten malutki jest taki. To jest dla, żebyście widzieli, to jest piękne. Wow. I tutaj zaraz sobie dach podniesiemy, bo to jest właśnie z dachem podnoszonym. Tu się chyba otwiera, tak? Nie wiem. Jest, idzie. Ostatni raz mieliśmy Volvo kabrioleta, to z was 10 lat temu, nie? Już dalej nie? No, chyba już dalej nie, czyli chyba, że tam ten, nie, to jest zasuwanie. No, kulturka. A teraz musimy podłączyć ten. Zabiję was, wam, was, nie, zabiję wam na szczyry. Drugi dzień naszego City Breaku na Majorce. Tym razem mieliśmy trochę problemów z parkowaniem. Wczoraj i damy wam pierwszą dobrą radę. Parkowanie na Majorce jest sportem ekstremalnym, chyba najbardziej spośród wszystkich ekstremalnych sportów na tej wyspie. A teraz jedziemy tam do tej plaży, gdzie będziemy za parę godzin nurkować i tam chyba zjemy śniadanie. Jedziemy w poszukiwaniu plaży, śniadania, morza, słońca. Chodźcie z nami, hej! Jak zwykle przez internet znalazłem H2O Academy, polską bazę nurkową Cap del Mar na Majorce. Monika nie nurkuje, ale nie puściła mnie samego. Bała się, że mnie morskie syreny porwą. Jesteśmy na plaży, tam koło delikatesów Eroski znajduje się polska baza nurkowa, w której dzisiaj o 13 będę nurkował. A teraz idziemy tutaj na kawkę
z Moniką, która bardzo mnie prosiła, żeby móc zejść ze mną pod wodę, ale się nie zgodziłem. Nie no, odwrotnie było. Gdzie na plaży zamówiliśmy sobie ice coffee i chciałem wam pokazać, jak wygląda ice coffee po hiszpańsku. To jest coffee, to jest ice i teraz robimy. Nie do tego, na odwrót chyba, bo to jest nie, klasyk. To tak. Nie wiem. Tak jest bardziej filmowo. Tu mamy ice coffee. Za chwilę. Jak spróbujemy. Jaka zimna. Marcha o godzinie 13:00 i mam tutaj wykupione, umówione nurkowanie w polskiej bazie, która się znajduje tam parę metrów stąd, a do 13:00 jest tak piękna pogoda, że postanowiłem dać nura, posnurkować sobie tutaj w Morzu Śródziemnym. Woda jest cieplutka. Jak przechodziliśmy przed chwilą przez pomost do kawiarni, to widziałem, że w wodzie jest trochę rybek, to postaram się zobaczyć je od spodu, od wody, zobaczyć, jak pływają rybki w morzu tutaj między tymi turystami. Popatrzcie. Pływanie z rurką na wstrzymanym oddechu, mimo że jest fascynującą dyscypliną, dla mnie tego dnia było tylko rozgrzewką do prawdziwego nurkowania z butlą. Pod wodą było pełno rybek, potem okazało się, że administratorzy dokarmiają morską faunę, by nie brakowało jej pod wodą. Bo to przyciąga turystów. Niestety. Turystów było jednak więcej niż ryb. Po samodzielnym snorklingu przyszedł czas na poważne zabawy. Z Camp Del Mar przenieśliśmy się w bardziej ustronną lokalizację. Byłem na Majorce wiele razy, ale nie udało mi się wcześniej odkryć tego miejsca. Nie było tu knajpek i tambunu turystów. Był niesamowity klimat i spokój. Woda była ciepła i czysta, aż zachęcała, żeby dać w nią nura, więc oczywiście dałem. Musieliśmy kawałek odpłynąć na plecach. By dojść do pewnej głębi. Zeszliśmy pod wodą. Okazało się, że ryb było mniej niż na turystycznych plażach. Tutaj nikt nie wabił sztucznie morskiej fauny. Miejsce było bardzo autentyczne. Mam poczucie, że o niebo fajniejsze od popularnych plaż lotnisk. Nurkowanie tamtego dnia w tamtym miejscu było naprawdę fantastyczne. Ciepła, przejrzysta woda. Zero jakichś prądów morskich. Może troszeczkę za mało rybek. Ale w sumie bardzo, bardzo mi się podobało. Oczywiście, nie sposób tego miejsca nazwać dzikim. Było trochę ludzi, ale wśród malowniczych krajobrazów znajdowały się eleganckie wille. Ale było to miejsce trochę ustronne, co sprawiało poczucie pewnej ekskluzywności. No i już po całym dniu nurkowań, dwa nurkowania tylko. Pierwsze było takie trochę próbne, bardzo fajna przejrzystość wody była. Było wszystko świetnie widać. Dobrze dive masterzy powodowali, że czułem się bezpiecznie, mimo że jestem ciągle początkującym nurkiem. Świetnie się bawiliśmy, czas szybko zleciał. Ja cały dzień na plaży. Monika została tutaj przy plaży.
później przenieśliśmy się na drugie miejsce, tam wzięliśmy już Monikę i no i tam... To była jeszcze fajniejsza plaża. No plaża była jeszcze fajniejsza, ale przede wszystkim było tam to fajne, że tam była ta przyroda podwodna, to znaczy ryb dużo nie widzieliśmy, były jakieś barakudy, ale fajne było to, że to była taka jaskinia i taki wąwóz, no to robiło duże wrażenie. Miałem troszeczkę problemów ze sprzętem, ale ogarnęliśmy to. Dive Master był obok. No i tak, zmęczony, ale podjarany i coraz bardziej lubię nurkować. To był mój drugi wyjazd, właściwie trzeci wyjazd nurkowy. No i na pewno nie ostatni, bardzo mi się podobało. Teraz wracamy do Palmy, będziemy wam montować ten filmik, więc jeżeli zostaliście tutaj z nami do tego momentu, to bardzo prosimy o lajeczki, o komentarze, jeżeli ktoś tutaj był w Camp Del Mar na Majorce. To niesamowite, jak w takich egzotycznych miejscach szybko robi się ciemno. Po pół godziny, kiedy wróciliśmy do Palmy, było już zupełnie, zupełnie po zachodzie słońca. Pomimo, że miasto wabiło nas kolorowymi światłami, na pewno jest tam fajne życie nocne, ale byliśmy tak zmęczeni, przynajmniej ja, że poszedłem od razu spać. Dzień dobry, witamy was z Val de Mose. Miasteczka w górach Sierra Montana na wyspie Majorka. Miasteczko słynne jest z tego, że był tutaj 1000 lat temu Fryderyk Chopin z George Sand i tutaj właśnie chciał dochodzić do zdrowia, ale niestety prowincjonalne miasteczko go nie zaakceptowało, a nie zaakceptowało faceta, który na utrzymaniu starszej kobiety, a przebywa muzyk, artysta z Paryża. Spotkali się tu z wielkim ostratyzmem i wyjechali nieszczęśliwi. W dodatku, w odróżnieniu od nas, oni mieli fatalną pogodę deszczową. Dla nas dzisiaj świeci słońce, ale powiem wam, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Narażeni na obecność Chopina w XIX wieku, mieszkańcy Val de Mose zgorszeni teraz robią na nim kasę, bo zbudowali tutaj muzeum Fryderyka Chopina i jest to jeden z takich must see w Val de Mose. Ale zanim tam pójdziemy, zjemy sobie śniadanie, bo jesteśmy jeszcze przed i pokażemy wam to naprawdę urokliwe, malutkie miasteczko, które chyba teraz już nie jest tak zaściankowe, jak było wtedy, kiedy był tutaj Chopin z George Sand, bo nas przyjęli z otwartymi rękami. Wprawdzie trudno było nam znaleźć parking, wjechaliśmy uczciwie na parking dla turystów, ale ponieważ nie było miejsc, tak, to wjechaliśmy w uliczki miasta i zaparkowaliśmy za darmo, także, no to jest... Pamiętasz? Tutaj. Tak, tu byliśmy. Oranżeria. Byliśmy parę lat temu, wchodzimy jeszcze raz, hej. I mamy kanapeczki z szynką tutejszą. Ta jest z czymś innym. Pomidorkami chyba też. Tak, no i kawki dwie. Także jak 15 lat temu, kiedy byliśmy tutaj po raz pierwszy. 15? Trochę mniej. Mniej trochę. 12. Byliśmy ostatni raz to na tych drzewkach rosły pomarańcze, ale już nie rosną. Pewnie nie tam, nie ta pora roku. Zielone to nigdzie. No są owoce. Zobaczcie, tutaj są zdjęcia z tamtego czasu.
srebro i złoto to nic, chodzi o to, by młodym być i więcej nic. Nie rozgłos, nie sława, nie stroje, zabawa, lecz młodym być i więcej nic. A jeszcze do tego mieć kogoś milego i kochać go i więcej nic. Najbiedniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być. W tym mieliśmy kanapę, kawka pozostała. Wyśmienita tutaj. Ale jest ten sam stolik? Tak, i w ogóle nic się nie zmieniło. I to samo panie. No i kanapki są pyszne. No, kanapki są z szynką. Z jakimś takim pomidorem. A tutaj jest z jakąś paszką pastą. Z suszonych pomidorów. Tak, jest bardzo dobra. I z oliwkami. Bardzo dobra jest pyszna. I za całe to szczęście tutaj płacimy 18 euro. Wiecie, tutaj w Hiszpanii są bagietki, jak się je, to już jest. Super, dlatego że one są przepyszne. W każdej postaci, nie? Także jak będziecie na Majorce, obowiązkowo trzeba się wybrać do Waldemozy. Tak. I polecamy tam tutaj pasterię. Na coś. Nie coś do jedzenia. No, przypuszczam, że gdybyście nie weszli, to wszędzie jest dobrze, ale tu jest sprawdzone. Poza tym jest to tylko jakieś pół godziny drogi samochodem od Palmy. No i z naszej rady, jak nie będzie miejsca na parkingu, nie załamujcie się, wjedźcie w miasteczko, tylko proszę uważać, bo są w niektórych miejscach takie znaczki, głównie w tym centrum, że tylko dla mieszkańców już mieć specjalne zezwolenie. Ale jak wyjedziesz kawałek za centrum, tu wszędzie jest 5 minut piechotą, to jak wyjedziesz 5 minut centrum piechotą, możesz dojść z powrotem i zaoszczędzić kilka euro, a jednocześnie nie stresować się w kolejce, w której spędziliśmy 10 minut do miejsca do zaparkowania. Tak, udało się. Zaparkowanie. No właśnie. Tak, Waldemoza zdecydowanie jest przesycona marketingowo, muzyką i w ogóle wszystkim, co jest związane z naszym rodakiem, z Fryderykiem Chopinem. To muzeum jest jakby osią tego miasta i głównym magnesem, który przyciąga turystów z całego świata. Stoimy przed Muzeum Chopina. Chyba nie chce nam się tam wchodzić, bo w środku jest prawdziwe pianino Chopina i pośmiertna maska Chopina i kanapa, na której siedział Chopin. Ale z tego co wiadomo, to Chopin nie był tutaj za szczęśliwy. Tutaj mieszkał w budynku klasztoru przy takim dużym kościele. Teraz to wygląda uroczo, ale wtedy podobno było strasznie ponuro, bo padał deszcz i tak jak mówiłem, był ten ostracyzm ludzki. Także doszliśmy do tego miejsca. Co, wchodzimy? Bilety nie są drogie, kosztują 5 euro, ale trochę nam chyba szkoda czasu. No teraz z turystami jest tu fajnie i pełno knajpek i w ogóle, ale domyślam się, że w czasach Chopina mogło tutaj być trochę ponuro, zwłaszcza jak padał deszcz i był trudny transport, bo teraz mamy autostradę i samochód, wtedy nie było tego. Także no, tak wygląda Waldemoza, to jest ten słynny placek, przy którym Chopin miewał depresję. Teraz tu jest absolutnie niedepresyjnie, na pewno warto być. A propos, jeżeli ktoś z Was widział to muzeum Chopina w Waldemozie, to napiszcie, czy dobrze zrobiliśmy, że nie poszliśmy, czy może jednak warto odwiedzić to miejsce. No dobra, zaraz idziemy nad morze. Hej, no w ramach dekompresji siedzimy sobie tutaj nad morzem i konsumujemy kanapki. Dekompresja chodzi o to, że po nurkowaniu trzeba czekać 18 do 24 godzin, zanim się wsiądzie do samolotu, no i właśnie odczekujemy. Siedzimy sobie tutaj w Port de Mar, gdzie jest ta baza polska nurkowa, no i na plaży konsumujemy kanapeczki hiszpańskie ze sklepu Eroski, cena 4,50. I wodę, bardzo dobra. To jak będziecie w Hiszpanii, to polecam, ta w niebieskich butelkach jest najlepsza. A tu za nami... Hej. A za nami sporty wodne. I w ogóle jest fajnie.
Nieubłaganie nasz pobyt na Majorce się kończył. Zostało już nam parę godzin, tak tylko, żeby dojechać do lotniska. I już po zachodzie słońca zbiliśmy się z powrotem do Londynu. Until then, nope, a nope, a nope, a nope, definitely nope.